Poseł Tadeusz Tomaszewski. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Szanowny Panie Ministrze. Plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej w nowej perspektywie finansowej, jak Pan wspomniał, to kwota ponad 25 miliardów euro. A w Polsce agencją płatniczą jest Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa od 1994 roku jako nasza Narodowa Agencja Płatnicza. W tej agencji o skuteczności działania agencji decydują oczywiście procedury, prawo, sprzęt, ale nade wszystko ludzie. I tutaj chciałem zapytać o politykę dotyczącą wynagradzania pracowników agencji. W 2022 roku średnio o 700 zł podwyższono płace pracowników agencji, ale to nadal średnia 4800 zł, z czego 70% pracowników na swoich stanowiskach zarabia poniżej średniej. To wynagrodzenie to tylko 2/3 tego, co jest w państwowej sferze budżetowej. W związku z powyższym chciałbym zapytać po pierwsze, czy wzrośnie liczba zatrudnionych pracowników w agencji? Po drugie, jaka jest koncepcja, jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń pracowników agencji w przyszłym roku i w latach następnych? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan. Było też pytanie pana posła Tomaszewskiego z Lewicy o liczbę pracowników w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokładnie czy ona wzrośnie. No, szanowni Państwo, jeśli wchodzimy w informatyzację i proponujemy tego typu rozwiązania, to no, dodatkowe zatrudnianie pracowników szłoby, nie korespondowałoby z naszymi działaniami. Natomiast, panie pośle, wynagrodzenia 7,8% jak w całej administracji będą zwiększone w roku 2023. Ja przypomnę, że w ostatnim czasie te wynagrodzenia też wzrastały i były na dość wysokim poziomie.